Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Lukas i chciałem Was zaprosić do, można powiedzieć, nowej, dodatkowej, weekendowej serii z Postal 2, moi drodzy. Z gry, która, ona broni się sama, ona jest jedyna w swoim rodzaju, ona wydaje się być zupełnie normalna na pierwszy rzut oka, jednakże taka nie jest, bo co widzimy na początku? No poza tym, że mamy dość specyficzne intro, znaczy tutaj menu, ale samych tutaj materiałów można było wywnioskować, że to jest shooter, tak? Nic specjalnego, a jednak coś specjalnego jest. Zresztą, co tu dużo mówić, zaczynamy nową grę. Trudność. No i co zazwyczaj mamy? Zazwyczaj mamy łatwy, średni i trudny. No, ewentualnie można to troszeczkę zmodyfikować nazwę, ale ta klasyfikacja się przejęła. Tutaj, tak, mamy naprawdę różny, odkopnięty, porąbany, maniakalny, bardzo trudny, postal niemożliwy. Ja wezmę sobie ten przeciętny, bo to ma być po prostu taka swego rodzaju nostalgiczna seria, kolejna zresztą na moim kanale, bo pierwsza była z Warcraft 3 Reforged, znaczy ogólnie z Warcrafta 3, a tylko w nowej szacie Reforged'a, także co tu dużo mówić. Zaczynamy tydzień w Paradise, potem mamy, no właśnie, graj we wszystkie 7 dni, bo również gra miała dodatek właśnie soboty i niedzielę. Zresztą sami zobaczycie, ci, którzy nie grali, no to tylko mogę powiedzieć, że akcja gry toczy się w jeden tydzień. Tak, od poniedziałku do niedzieli, także co tu dużo mówić, zaczynamy tydzień w Paradise. Mamy tu 3 kontrolery i tak dalej, jak, co i dlaczego. Tylko zobaczę tutaj, kopniak fajnie, tutaj sterowanie, wiadomo, wsad, użyj, wiadomo, rozporek, tak, on też będzie bardzo potrzebny, ukrycie broni w sumie też się przyda, G, okrzyk, a tego nie wiedziałem, skradanie shift, kucnięcie kontrol, kucnięcie i skradanie to jedno osobne. Samobójstwo, owszem, również jest. Po co? Zobaczymy. Mapa. Dobra. Także zaczynamy, moi drodzy. Chory poniedziałek, chorą serię na moim kanale i będzie naprawdę grubo. Będzie grubo, bo ta gra, no to co dużo mówić, jest nienormalna. Nawet bardzo nienormalna. Tak jest. Firma Running with Scissors stworzyła coś naprawdę wyjątkowego, a jednocześnie w wielu krajach, można powiedzieć, zbanowanego przez samą treść, co tu możemy znaleźć, uwierzcie mi, w sumie po części się nawet nie dziwię. Warto wspomnieć, że ja kupiłem wersję ze Steama i ona była wersją angielską, ale ta gra, przynajmniej w naszym kraju, traci bardzo wiele, jeżeli nie gramy po polsku, szczególnie z dubbingiem, który jest doskonały. No doskonały niczym, no już ciężko stwierdzić. Uwaga na psycholi, uwaga, pierwsze co widzimy, nie? Znak, nie, że przejście dla pieszych czy coś, tylko psycholi. Tu mamy kolesia, który nawet nie chce wiedzieć, co on robił. Koty, również bardzo ważna część rozgrywki, uwierzcie mi. Przy okazji dla osób niesłyszących ewentualnie, tak, no udostępniłem napisy, w sensie włączyłem napisy, tak? Gdyby ktoś ewentualnie, no, nie dosłyszał. A to dla twojej mamy. Wiecie, to aż mi się przypomina, ja cię kręcę. Ja to grałem, jak miałem z 11 lat, nie? Dobrze, że moi rodzice tego nie widzieli. Tak, głównym bohaterem jest koleś. Czyli tytułowy Dude. Postal Dude. I no grubo będzie, grubo. I to niesamowicie grubo. Bo tutaj w sumie nie przypominam sobie gry, gdzie można kogoś, to się podpalić to akurat można, ale obsikać, nie, porazić prądem, jednocześnie kosą odciąć głowę, poszatkować to wszystko, do tego rozpruć, kopnąć, jeszcze zwyzywać i na sam końcu samemu popełnić samobójstwo, wsadzając granat w usta. Przekrój postala. Ale teraz nie przeszkadzam, posłuchajcie sami głównego bohatera. W mordę! Jezu! Gorąco tu jak w odbycie diabła. Kiedy przeprowadziliśmy się do piekła? To ty nalegałeś, żebyśmy się tu przeprowadzili? Kobieto, dragi kosztują. Czemu klima nie chodzi? Rozwalona.
Jak już skończysz marudzić, to na lodówce jest lista spraw do załatwienia. Jezu, kobieto! Gdzie mleko? Na tej cholernej liście. Umieszczę ciebie na tej cholernej liście. No żeż, durny pies! Nie wypuszczaj psa! Cholera! I nie zapomnij o cieście migdałowym! Dobra, dobra, nieważne. Niech zgadnę. Wybaczcie, czasami nie mogę się powstrzymać. To na pewno będzie ciekawy dzień. Na pewno. Spotkać się z Vincem. Miałem wczoraj niezłego kaca, ale chyba pamiętam, gdzie pracuję. Zgarnąć trochę forsy. Znakomicie. Aha, mam cię. Kupić mleko. Gdzie to było? O, jest! Tak, moi drodzy, wybaczcie, że czasami wybuchnę śmiechem, ale ta gra mnie do tego po prostu zmusza. Ja staram się powstrzymać, szczególnie podczas kascenek. Wiadomo, żebyście po prostu sami to posłuchali, ale czasami nie będę w stanie się powstrzymać, bo po prostu ta gra jest chora. Ta gra jest po prostu chora. Dobra, no małe ścinki, ale pamiętajmy, ta gra jest 2000 bodajże, drugiego czy trzeciego roku, więc musiałem troszeczkę też pokombinować, żeby ją w ogóle nagrywać. Bo jak miałem ustawienia takie swoje standardowe, można powiedzieć, no to nagrywało mi tylko połowę obrazu, tak? No ale na szczęście udało się coś z tym zrobić. No i mamy. Dobra, pierwsza broń, łopata i... Właśnie, na czym postal polega? Polega w zasadzie w dużym stopniu na to, żeby wykonywać codzienne obowiązki, zazwyczaj zlecane przez żonę, która tutaj była bardzo groteskowo nazwana Zdzirą. No, jak to woli. I... Mamy kupić mleko, wymienić czek i wziąć czek. I cały gag z postalem polega na tym, że nawet gdybyśmy chcieli wszystko wykonać legalnie, elegancko, to zawsze kolesiowi coś się stanie. Więc dobra, ruszamy najpierw po czek. Nie zapomnij F, by ukryć broń, nie pożałujesz, jeśli to zrobisz. No dobra, możemy. Przy okazji możemy również wchodzić do domów. Oczywiście nie będą specjalnie ludzie zadowoleni, że wchodzimy do czyichś domów, kradnąc różne rzeczy, jak na przykład chociażby benzynę. Zjeżdżę są w waflu. Nie, te teksty są naprawdę tak... No to po prostu trzeba posłuchać. Dobra, co my tu mamy? Mamy paralizator. Proszę bardzo. Dosłownie możemy kogoś, no, porąbać. Znaczy porąbać, no, prądu, tutaj porazić, aż do posikania. Proszę bardzo, tak wygląda codzienny, zwykły dzień w Paradise, miasto Paradis, tak? Proszę bardzo, zupełnie normalna rzecz. Przy okazji Champ tutaj sobie chodzi. O, my zbieramy sobie broń, bo w sumie czemu nie. Zbieramy sobie również kasę, bo czemu nie. Przyda się. Proszę bardzo, kopa. Well, aren't you a badass? Zaraz, żeby nie trafił. I uwaga. Tak. I teraz zobaczcie, co się z nim stanie. Uwaga. Jezu, jak boli. I uwaga. I się zsikał biedaczysko. Ojej, ulżynu. Dobra. Przepraszam. Teksty kolesia również są świetne, ale o, proszę bardzo. I jeszcze karabin. Warto eksplorować. Jak... Nie chcę zatrzymać. Rośnijcie, kwiatki, Jezu! Zdrowe. Uwaga. Bang, mamy to. Dobra. Policja nas ściga. Żartowałem przy okazji. Możemy również sikać i cyk, cenzura. Proszę bardzo, pyk. Dobra, ale gadu, a w sumie warto wykonać te zadania. Przynajmniej tak mi się wydaje, że w sumie warto, żeby po prostu tą fabułę do przodu tutaj poruszyć.
Champa zabili. Spokojnie, odżyje. To jest bardzo twardy pies. Tylko jedyny problem polega na tym, że trzeba się dostać do owych miejsc, tylko one są od ciebie dosyć sporo oddalone. Aha, faktycznie możemy się skradać shiftem i kontrolem kucać. No dosyć dziwna sprawa, koleś, bo... Vince chce się z tobą widzieć. Dzięki! W sumie racja, bo i tak mieliśmy do niego pójść. O! Możemy zrobić tłumnik z kota, no ale to zobaczycie później. Ale tutaj możemy kupić też, z tego co pamiętam, gdzieś w okolicy mleko. Tylko sprawdzimy, tak... A, jednak nie, jednak nie. Trzeba przejść, chyba że... Zrobimy w ten sposób, że przejdziemy tutaj przez te przejście, potem tutaj. Dobra, czyli trzeba udać się w tym kierunku. Problem polega na tym, że ciężko czasami się odnaleźć w tym miejscu, bo miasto jest całkiem spore. Ale damy radę, tylko wiadomo, musimy też eksplorować to miejsce i zbierać wszystko, co się da. Uwierzcie mi, w tym miejscu możecie znaleźć takie chore rzeczy. Zjeżdżaj stąd, waflu! Proszę bardzo, co tu mamy? To nie było dobre. No nie bardzo. Ach! Mordę! I pyk. I proszę bardzo, dziękujemy. Nawet policja mi pomogła. To się nazywa współpraca. No dobra. Zresztą, co było w tych garach? Nie, 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 nie. To ja się ewakuuję. Właśnie, przejście między poziomami, mamy coś takiego. Pamiętam, jak grałem jeszcze kiedyś właśnie za mało lata, no to te przejścia były dosyć długie. Wczytywanie między lokacjami było dosyć wredne. I no, trzeba było się zastanowić, czy wszystko wzięliśmy z danego regionu, czy nie, no bo jednak po prostu trwało, to dosyć trwało. Dobra, tu mamy mleko, ale najpierw ruszymy po czek. Najpierw ruszymy po czek. No tak, tylko jak się używało tu... Bez dwóch zdań, potrzebuję tego więcej. A no właśnie, tylko jak to się przechodziło, tylko sprawdzę, między przedmiotami do używania. Sterowanie padem, mysz i gamepad. Zaraz, gdzie to było? Gdzie to było? Działania. Kłócanie, kopnia, rozporek, samobójstwo, okrzyk, leżeć. Przywróć domyślnie. A właśnie, zobaczymy, jak ten krzyk wygląda. Leżeć! Na ziemię, jak chcesz żyć! O, proszę bardzo, w sumie fajna sprawa. Dobra, zobaczymy, co jeszcze tutaj mamy. Mi chodzi o to, jak przechodzić między przedmiotami do użytku. A, tutaj możemy. A, zdrowie, proszę bardzo. Ja wiem, że można to zrobić również tutaj z skrótami klawiszowymi. Zaraz to sobie ogarnę, ewentualnie po nagraniu. Na razie dużo tego nie mamy. Także pół biedy. Tak, chora gra, chora seria, to będzie taka luźna seria właśnie weekendowa, żeby się tak rozluźnić, totalnie zresetować. Gry są złe, zniszczą cię, tak, czyli zbliżamy się do dobrego miejsca. Wtorek z Garym, tylko w Paradise Ultra Mega Mail. Gary, kup moją książkę i rusz dupsko po autograf. Swoją drogą faktycznie on wystąpił, właśnie Gary Coleman wystąpił tutaj... gościnnie, w sumie jako Gary Coleman. Także to też jest dosyć zabawne. Dobra, pyk. I proszę bardzo, strzelba. Tutaj nic. Pyk. Co my tutaj mamy? Rekwiruję wszystko. Czekaj, uwaga. Dobra. Więc to tyle. A, panie policjant, dobrze, spokojnie. Należy do mniejszości. Tak. Dlatego ta gra jest bardzo często banowana w różnych miejscach. Aha, policjantka to zobaczyła, to trudno. A, coś tu mamy? Nie, nie mamy. No dobra. I teraz tak, lecimy po czek. Potem ten czek zrealizujemy w banku, a potem kupimy sobie mleko, tak można powiedzieć, no trzeba mieć kasę najpierw, nie? Jest. Running with Scissors. No tutaj gra sama siebie tutaj, no, rozśmieje się z samych siebie. Naprawdę dosyć zabawna sytuacja, bardzo rzadko się to zdarza, proszę bardzo. Tak jak karabin przy biurku, w biurowcu. Albo strzelba, też się przyda, uwierzcie mi, broń się przyda i to bardzo, jak również benzyna. Idziemy, tu mamy benzynę. Kastety? Nawet nie wiem, skąd te kastety wziąłem.
O, proszę bardzo, mamy benzynę i uwaga. I cyk. I tak, możemy się ugasić świetnie. Sikami, swoimi sikami się możemy ugasić. A potem ugasimy cię spokojnie, tak żartowałem. O tak. I kolejne osiągnięcie tam sobie przeczytacie. Ojej. Poczuj się jak Anakin Skywalker, założył ci pancerz i będziesz sławna na całe. A ciebie nie. Niech po ciebie przyleci Palpatine, głupcze. Oto albo w sumie. Bilecik. Proszę bardzo, niech znają moją dobrą stronę. Ja cię kręcę, no chore to jest. Strzelba mamy 16, pistolet też całkiem nieźle, karabin mamy 70, więc naprawdę nieźle. I benzyny mamy 39, czyli tuż też nieźle. Dobra, na razie użyjemy sobie pistoletu. Tyk. Proszę bardzo, tak powiedziałem, zwykły dzień w Paradis. A w sumie pomożemy komuś. Proszę bardzo i tyk. Policjanci oczy... Nie zostanie ślad. Dokładnie. Natychmiast się zatrzymać. Jasne. Pyk. I nie ma. To my uciekamy od nich. Zresztą zaraz sami zobaczycie czemu. Dobra, jesteśmy w firmie, która stworzyła tą grę. Tak, jesteśmy w tej firmie. Aha. Chyba troszeczkę za wcześnie tutaj zrobiłem rzeźnię, oho. Dobra, bronimy się, No. Udało się wybronić. I to ci ludzie krzyczą, że gry są złe. A sami wpadają z bronią i zabijają? Idiota. Kto? Dobra, schowałem broń i pójdziemy po wypłatę, nie? Tylko gdzie konkretnie, bo już nie pamiętam, powiem wam szczerze. Wiem na pewno, że tutaj, że bardzo nawet na mapie jesteśmy po czek. Także rozejrzyjmy się. Gdzie ten czek jest w ogóle, nie? Ja cię kręcę, już rzeźnia. Majki. Tak, można powiedzieć. Mamy Mike, it's Super Friends Club. Tak, moi drodzy. To jest postal. To jest postal i... ma swoje biuro w klopie, nie? Ja nie mogę. No dobra. Ruszamy. Tylko Vince. O, jest. Mamy czek. Dobra. No i z bani. Mamy to. Ale, no właśnie. I to jest jakby kolejna rzecz związana z postalem. No tu troszeczkę namieszałem, nie? Jak to ja. Kto idzie ze mną? Dalej! Wszyscy za mną! No właśnie, nawet gdybyśmy tutaj rzezi nie zrobili, to ci demonstranci od gier, że gry są złe, zaatakowaliby to miejsce. Także nieważne co byśmy zrobili, oni chcą zmasakrować to miejsce, a Postal Dude akurat tutaj jest. Dobra, nie jedną. Hej! Dobra, pewnie mamy. Myślałeś, że dzisiaj nie umrzesz. Niespodzianka. Dokładnie. Na ziemię! Stul, pysk, kretynie! Jeżdżaj, koleś. Dobra, mamy to i trzeba stąd zmywać. Teraz musimy się stąd zmywać. Przy tym może jeszcze się... A, dobra, można było tutaj wyjść. Okej, okay, dobra, nie wnikam. Tylko, że się rozejrzymy w tym chorym miejscu, nie? Weź to ze sobą? Ale co mam wziąć ze sobą? Czy... A, apteczki. Ten szajs jednak działa. Dobra, mamy to. No i uciekamy, tak? Udało się wyrżnąć protestujących. Pamiętajcie, to nie gry są złe, to ludzie są źli. Nie pchać się, stać. Pięknie. Koleś nie strzela nawet do mnie. Nawet nie próbuj. Mamy to. Dobra, mamy. Pyk. No i dobra. Tak się kończą demonstracje w Paradis.
Więc teraz postarajmy się po prostu teraz ten czek zrealizować. Odłożyłem broń. Rzuć to szmato. A nie no, zakuć się nie dam. Natychmiast się zatrzymać. Proszę bardzo. Także ja się zatrzymałem, chociaż jest taka możliwość, że zostaniemy aresztowani przez policję. Wystarczy wyrzucić właśnie broń i stać spokojnie. Wówczas bohater wyląduje w pierdlu, z którego można bardzo specyficznie uciec, ale o tym może później. No i kiedyś dam się zaaresztować, żebyście zobaczyli, co to za chora akcja, nie? Ksiądz. Dobra, teraz ruszamy do... W sumie można wziąć od razu mleko, bo bank czeka na samym końcu. Także kto wie, może uda się... O właśnie, bank, policja. Może uda się zrobić tak, żeby jeden dzień... Chyba powinienem uważać na tych ludzi. Bez dwóch zdań stanowią zagrożenie dla mojego zdrowia. O, tak. Dobra. Powiem wam, że nie ma jak łyk dobrego cydru i postal 2, nie? Tak, mleko mamy tu zaraz, więc od razu, przy czym, tak powiedziałem, chociaż nie wiem, czy powiedziałem, ale najwyżej się powtórzę. W Postal 2, no jakby nie patrzeć, kierujemy kolesiem dosyć specyficznym, ale to, czy robimy z niego psychopatę, czy nie, zależy od nas. Bo wiele tutaj akcji można wykonać polubownie. Nie czuję... Jezu, co tak capi? Można załatwić legalnie i dlatego chciałem wam pokazać to na przykładzie tego mleka. Czy ktoś tu zarżnął kozę? Nie no, pytam serio. Zobaczcie. Niestety zażyłem narkotyki. Dlatego jak widzicie teraz na ikonie serduszka, no pikawa działa coraz mocniej. Nie? Teraz mleko jest. Proszę bardzo. Mleko jest. Prościzna. Ale teraz trzeba za to mleko zapłacić. Oczywiście możemy wyrżnąć wszystkich i uciec. Muszę przestać palić to świństwo. Ale... Chcę wam tylko pokazać, że jest taka możliwość. Także poczekamy sobie grzecznie. Teraz pieniądze proszałem. Coś byś chciał? To nie jest kawiarnia, żebyś gapieć. Poczekajcie te teksty. To będzie $20. Nie czuję się za dobrze. Proszę, dziękuję. Wypad! To jest sprzedawca, Habib. Faja zdrowie, jasny gwint. Heja. Ten syf uzależnia. Coś byś chciał? Pospiesz się i kup się coś. To będzie $10. Proszę bardzo. Ciekawe, ile za mleko płacili. Za twoją nieczystą wizytę. A teraz wnucha. I zapraszam ponownie. No. Wynucha i zapraszam ponownie, nie? Nieczystą wizytę. Dobra, koleś, idziesz czy nie? To ja pójdę. Heja. Teraz pieniądze proszę. Czołem! Coś byś chciał? To nie jest galeria, żebyś gapieć. Pewnie. To będzie $20. Proszę bardzo. Dziękuję. Tylko jak się zmieniało tu przedmioty? Proszę. Dziękuję. Nie, serio, muszę sprawdzić, jak się tu te przedmioty, bo chyba trzeba będzie nawet ustawić. Więc ja chcę... chodzenie w lewo, prawo i tak dalej, to nie. Działania. Skok, kopniak. Samobójstwo, nie. Ekwipunek. Następny i... A, dobra, mamy to. Chociaż trzeba to będzie jakoś przedstawić, wiecie? Świetnie! I proszę bardzo, jesteśmy teraz my. Czołem! Coś byś chciał? Cześć! Pospiesz się i kup się coś! To będzie $5. Siemka. Jak tam? Gdzie możemy dać? Chyba Która godzina? A, no właśnie. Sądzę, że potrzebuję drinka przed śniadaniem. Zapraszam ponownie! Skoro tak mówisz... No więc... No i dobra. No i udało się legalnie kupić mleko. I... I co za dużo mówić? Możemy sobie stąd wyjść, ale no nie byłbym sobą, gdybym tutaj nie zajrzał jeszcze. Tylko dla niewierni precz Habib. Także cyk. Tak, tutaj mamy Isis, moi drodzy.
Chociaż wtedy to raczej po prostu był Alkaida. I to w formie kobiecej, także proszę bardzo. Jeżeli ktoś jeszcze w ogóle miał wątpliwości, to co to jest za sklep, który finansuje terrorystów, nie? Więc nie było w ogóle innej opcji, ale musimy to przeszukać. Znaczy nie musimy, ale chętnie. Pokazałem tylko, że jest możliwość kupienia coś, czy załatwienia legalnie. To, czy robimy swojego bohatera psychopaty, to już zależy od nas. Dobra, o, mamy jakąś zaleczkę, pięknie, to się przyda, mega. Przy okazji mamy tutaj elementy hinduistyczne. Dziś dobra. Jest pierwszy dzień końca waszego życia. Znam te teksty, znam praktycznie na pamięć. Oho, coś do leczenia. Już nie używamy. Tu chyba piwo można wziąć, czy nie bardzo? Nie, nie można. No dobra. Także niewiernie precz. Zobaczcie, ile miał tutaj haremu, nie? O, i Habib! Oddawaj moje 5 dolarów! Skubaniec, jaki twardy! No jaki twardy, nie? O, jeszcze a, dobra, zginął, elegancko. I 5 dolarów wpada. Muszę dorwać więcej tego dobrego stafu. Dobra, pyk. Swojego policja ratuje tutaj terrorystów. No brawo. Brawo, brawo, jak ten kraj ma być normalny? Dobra, my tu już byliśmy, więc możemy teraz udać się w stronę banku, by zrealizować właśnie czek. I myślę, że na tym będziemy mogli zakończyć ten chory materiał, który i tak był nieźle popieprzony. A, dobra. Cyk. Chociaż szczerze mówiąc wygląda to troszeczkę inaczej. Interfejs niż to, co grałem w oryginale. To oryginalne, no w 2003 czy 2004 roku, nie pamiętam do końca. Dawno to było, dosyć było. Dobra, albo wiecie co? Nie, dobra, postaramy się dotrzeć tam w miarę szybko. Dajcie znać, czy chcecie, żebym robił cięcia w przerwie tutaj między akcjami, ale wiecie co? Ta gra chyba jest nieco inna od pozostałych, żeby tak robić cięcia, bo tutaj na każdym kroku może zdarzyć się coś mega dziwnego. Coś mega dziwnego... O, elegancko. No to chodziło. Mega dziwnego, mega chorego, mega nie do przewidzenia. O. Bo gdzie my zaglądamy, gdzie mu ruszamy, no to to jest totalny odlot, nie? I to... O, no policjant. Szmaciarz. Proszę bardzo, tu jest szmaciarz. Nawet do mnie nie strzelił. Proszę bardzo, ty, uciekałem przed policją. Pyk, kurczę, ja się teraz kręcę. Kręcę się teraz w kółko. Jest, dobra, wyjście. Ładnie, no i uciekamy. Od nich, nie ma co się z nimi teraz tłuc. Ruszamy po prostu do banku. Wiem, że chyba we wtorek, czy w środę będzie trzeba zbierać tutaj podpisy do petycji, to w ogóle będą zwała, potem będzie biblioteka, trzeba będzie oddać książkę, następnie trzeba będzie zdobyć choinkę, dodam, że w lato, ale wiadomo, taniej, nie? Weekend to już w ogóle chora zabawa, chory odjazd, co tam się odwala, to już w pale się nie mieści, także dla osób, które nie grały, naprawdę nie grały w Postala, no to zachęcam do obejrzenia w całości tej serii, bo ona jest totalnie popieprzona. Raczej się nie... Oho! Mamy również kolesia. Teraz policja, bank, złomowisko jest, dobra. Możemy ich totalnie olać, nie? Jak widać zresztą na założonym obrazku. Myślę, że ten materiał będzie nieco dłuższy, bo chciałbym właśnie zakończyć poniedziałek w jeden materiał, taki można powiedzieć promocyjny, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć. Fakt, że eksploracja tego miejsca zajmie naprawdę dosyć długo, bo miasto jest dosyć spore. Chociaż może nie jakieś mega ogromne, ale dosyć spore i w każdym zakątku można znaleźć coś albo mega dziwnego, albo przydatnego, jak chociażby apteczki. Szkoda, że apteczki tylko nas leczą tak z aktualnych ran. Nie można ich wziąć, wiecie, tak, żeby się uleczyć potem. No, trudno, tak też bywa. Tak też bywa, no nic z tym nie zrobimy. Tak czy siak, no, zwała jest sroga. Zresztą chyba już zdążyliście zauważyć. Gdzie my mamy ten bank? Aha, już niedaleko, co w sumie nie jest aż tak źle. O, gdzieś kotek, gdzieś był kotek. Może jak będziemy używać strzelby, to założymy sobie kotka jako tłumnik, nie? No, o jest kotek, chodź kici kici kici. Chodź. Kici kici kici. Mamy kotka i to nawet dwa. Nie pytajcie, gdzie koleś go trzyma. O, jest trzeci kici 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 kici. Kici 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 kici. Chodź tu.
No chodź, 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 chodź. Nic ci nie zrobię. Nic ci nie zrobię, kici, 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 kici. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Zaraz go złapię. Nie? Nie będziemy okazji. Oj, czamp się pojawił. Dobra, walisz tego kota. Ruszamy do banku, żeby zrealizować czek, a potem, jak już wszystko się zrobi, trzeba wrócić do domu. I na tym kończy się jakby całe zadanie. Na tym kończy się całe zadanie. Dobra, bank, tutaj jest. Tylko, że... Właśnie, nie, w tą stronę należy iść. Komunikacja i tak dalej. Bank. Bo nie pamiętam, już dawno w to grałem, wiecie, i o ile mleko to kojarzę. Oho. Ale tak, to jest chyba bank, proszę bardzo. Tak, to na pewno jest bank. Na 100%. Zrealizować. Proszę do mnie. Hej. Dobra. To poczekamy sobie, tylko może wpłacić gotówkę. W międzyczasie przeszukamy sobie to miejsce. 60 zielonych. Dobrze. Tak, muzyczka charakterystyczna. Na poczekalni. Zajeboza. A może u ciebie można? Cześć. Cześć. Czy to wszystko? Chcę podjąć trochę tak. gotówki. To będzie 5 zielonych. 20 zielonych. Dobrze. I no zapraszamy ponownie. Czyżby już? Nowa gra. Stary, czego ci producenci gier dzisiaj nie wymyślą, żeby zarobić parę groszy? Ale przynajmniej ma to walory edukacyjne. A nie wiem, co to jest, czekaj. Nowa gra wideo obiecuje trening bezdomności dla dzieci. Rada Miejska piętnuje szokującą grę. Nikogo to nie obchodzi. Lump z planem. Uniknięto procesu przez zmianę I na Y. Tak, tutaj słynna tutaj zamiana I na Y w klawiaturze. RWS przenosi się do Paradis, demonstranci podążają. Ja nie mogę, nie? No grubo. Dobra, kupiłem sobie gazetę. Dobra. Uwaga! Spadaj, koleś. Cześć! Chcę podjąć trochę gotówki. Więc poczekamy sobie teraz w kolejce. Jaka ma być kwota wypłaty? $40. Dobrze, wprowadzamy zmianę. Już. Jestem tylko ciekawy. Dzięki. Proszę bardzo. Jestem tylko ciekawy, co by było, gdybym wybił wszystkich, nie? I jakbym podjął gotówkę. Chcę trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? $10. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Please use next star. No tak. Wszystkie okienka zamknięte, a otwarte tylko jedno, nie? Cześć. Chciałabym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 10 zielonych. Dobrze, wprowadzamy zmianę. Już. Świetnie. A, myślę, co on tak klęczy, nie? Tu pala psie. Ciemka. Chciałbym wpłacić gotówkę. Jak wysoka będzie wypłata? 80 zielonych. Przestań. A widzieliście ten program? Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Wypas! Proszę bardzo. Żeby to było tak szybko, co w realu? Proszę do mnie. Heja. Cześć. Chcę podjąć trochę gotówki. Jak wysoka ma być kwota wypłaty? 60 zielonych. Dobrze, wprowadzamy 60 zmiany. 60 zielonych. Zajeboza! Chociaż szczerze mówiąc, kolejka nie była aż tak długa, jak myślałem. Siemka. Cześć. No siema. Czy ktoś w ogóle może ci pomóc? Chciałbym zrealizować ten żałosny czek. Dobrze, uaktualniamy stan konta. Gotowe. Dzięki. I cyk, i wymieniamy czek. Misja wypełniona. Z całą starannością. Czas do teraz, domu. Czy coś w banku się stanie, bo tego nie wiem? No oczywiście, że coś musiało się stać. Coś napada na bank? To na jak? Napad. Niech nikt się nie rusza, nie będzie ofiar. A pobawimy się w dobrego. Tutaj, obywatela. Proszę bardzo. Przy okazji damy sobie kotka. Jako tłumnik. Pyk. I mamy
Kurczę. Dobra. Miał. 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 I miał. I wyleciał kotek. Pyk, dobra. Jak to mówią, nie wygrywa nikt. No zdarza się. Zdarza się najlepszym. Dobra, mamy jeszcze 3 naboje do strzelby. Mamy jeszcze 16. No, trochę słabo. Ale 132 naboje do tutaj Magnuma, a w zasadzie do deserta, więc możemy go schować. No i ruszamy teraz do domu, moi drodzy. Tak wygląda życie codzienne w Paradise, w mieście, gdzie można powiedzieć przychód naturalny. Stosunek urodzeń do zgonów lepiej nie przedstawiać, bo człowiek się tylko załamie. Prawdopodobnie na 100 zgonów mamy jedno urodzenie i tu przypadkiem. Dobra. Czas do domu. Tak. Dobra, to trzeba udać się tutaj. Tutaj. Czas tak, do domu. Zgadza się, wszystko zrobione. Oho, mamy tu demonstranta. I uwaga. Pyk. Wolałem go skasować pierwszy niż on mnie. Tym bardziej, że życia nie ma zbyt dużo, ale z tego co pamiętam, tutaj na jednej z wież były apteczki. Więc może od razu sobie tam skoczę i wezmę. Naprawdę chora akcja, chora gra. Jeżeli byście chcieli, żebym nagrywał to dalej, to oczywiście dajcie znać. Ale no serio, ja się po prostu przy tym i tak świetnie bawię. A czy będę to komentował, czy nie, to już naprawdę nie ma większego znaczenia. Ale wydaje mi się, że warto postala poznać. Chociażby dlatego, że no ludzie uwielbiają taką chorą zabawę. Someone got a case of the Mondays. Tak jest, odblokowano osiągnięcie. No i tak się kończy, można powiedzieć, poniedziałek. Dla kolesia. Chodziłeś za pracą? Tak, najwyraźniej mam ten bezpłatny urlop czy coś. No to może zrobiłbyś dla mnie jeszcze parę rzeczy. Parę rzeczy to ja tobie zrobię, kobieto. Co mówiłeś? Nic, kochanie, częstuj się mlekiem. No i mamy wtorek, ale wtorek ogramy już ewentualnie w następnym materiale. Także jeszcze tylko zobaczymy, co mamy na wtorek, a potem zaczniemy to robić w następnym materiale, tak powiedziałem. Trochę czasu się już nie spowiadałem. Mam nadzieję, że pamiętam, co trzeba. Zobaczmy. Aha, już widzę, jak tam trafię. A tak! Muszę zebrać podpisy pod tą petycją. Na szczęście mam podejście do ludzi. To chyba mogę zrobić wszędzie. Głupia książka z biblioteki. Suka i tak nie umie czytać. Gdzie to było? O, Gary jest w mieście. Kiedyś lubiłem, co się dzieje. Zobaczmy. Ten syf sam się nie pozałatwia. Dokładnie, ale tak powiedziałem, to... Aha! Proszę bardzo, mamy petycję z opisem. Wcześniej była tylko napis petycja. A bezrzędliwi kongresmeni grali w brutalne gry. No proszę. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dobra, ale petycją zajmiemy się już na następnym materiale. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się to podobało. No i cóż, moi drodzy. Słyszymy się w następnym materiale, gdzie ruszymy już z chorą akcją. No po prostu z petycją. Gdzie mamy właśnie, aby żeliwi kongresmeni grali brutalne gry. Tego nie było w oryginale, bo po prostu napis petycja i koniec. Dobrze, także do usłyszenia, moi drodzy.